Mój tata zmarł, kiedy byłam malutka. Wszystkie wyzwania rodzicielskie spadły więc na barki mojej mamy. Mimo to potrafiła się zatrzymać i nigdy nie dostałam klapsa. A to dało mi ogromną siłę na całe życie. Dlatego dziś, kiedy sama mam 3 dzieci, staram się być jak moja mama, bo wiem, że naprawdę warto się zatrzymać.